czarną listę. Proste. No ale kupię sobie produkty. Dane osoby. Jak nie zwracasz uwagi na kogo robiłeś i nie możesz kupić w ofercie danej osoby sprzedającej, dodał ci do czarnej listy. Niestety. Jest na to artykuł. Więc trzeba złożyć taką sprawkę w sądu. Ponieważ wcześniej kupiłem produkty u tej akurat osoby. Właśnie to kupiłem wcześniej. Robię ich trochę, nie zwracam uwagi gdzie u kogo kupuję, w większości patrzę ceny i tu mamy tą firmę, trochę rzeczy akurat to w danym dniu wziąłem, no i nie dostałem tego produktu. No i oczywiście pieniądze dostałem zwrot. No ale sprzedawca powiedział, że mi powiedział, że dzwonił do mnie, że nie ma. Niestety nie zostałem poinformowany.